Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj pokażę wam pierwszego Polaka oraz drugą osobę na świecie, która łowcą demonów wbiła 500 level. No myślę, że jest to naprawdę świetne osiągnięcie, pomijam fakt, że jest to mój dobry kolega, że jesteśmy razem w gildii, więc tak naprawdę no mogę być dumny z tego, że mam taką osobę u siebie w gildii, to pierwsza sprawa, no ale druga sprawa jest taka, że oczywiście jest to łowca demonów, więc klasa, z której wiele osób rezygnuje, wielu osobom się nie chce nią grać po dłuższym czasie, no a tutaj jednak wymagało to dość długiego czasu, żeby właśnie ten 500 level wbić, no i mówię, tym bardziej, że jest to właśnie łowca demonów. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma naprawdę świetne gierki, świetne karty podarunkowe w bardzo, bardzo niskich cenach. Wybierzemy sobie tutaj na przykład Elder Ringa, wszystkie linki macie w opisie tego filmu, więc wbijajcie i możecie również korzystać z kodu rabatowego Neutral, który daje wam 3% zniżki. Elder Ring teraz najtaniej 215 zł 92 grosze, klikamy tutaj, klikamy podlicz teraz, no i pytają nas, czy mamy jakiś kodzik rabatowy, więc klikamy tutaj, wpisujemy Neutral, zastosuj, no i jak widzicie dostajemy 3% zniżki, więc myślę, że naprawdę warto i polecam. Oprócz tego ta osoba doszła do tego sejwując lochy, czyli myślę, że fajny będzie to pomysł na odcinek, żeby po prostu wam pokazać w praktyce, jak to sejwowanie lochów wygląda i co można dzięki temu osiągnąć, bo dużo osób jest sceptycznie nastawionych, no a tutaj naprawdę na tym przykładzie pokażę wam, że jest to bardzo, ale to bardzo opłacalne, jeżeli komuś zależy na wysokim levelu. No i co? Myślę, że będziemy mogli oczywiście powolutku do tego przejść. Pokażę wam też pierwszą osobę na świecie, która wbija ten 500 level, jaka jest różnica między nimi i generalnie jak to wszystko wygląda. Jeżeli wam się taki odcinek ciekawostkowy podoba, to oczywiście możecie zostawić kciuka w górę w tym momencie, zjeżdżajcie w dół, zostawiajcie. Postaram się tego typu rzeczy nagrać więcej, chociaż nie ukrywam, że nagrywam to głównie z tego powodu, że to jest właśnie osoba z naszej gildii, mój dobry kolega, więc mimo wszystko chciałbym na ten temat nagrać, bo bardzo fajnie mu to wszystko wyszło, no ale jednak wiecie, że jak coś innego się ciekawego wydarzy, na przykład jakaś osoba, nie wiem, pierwsza w grze wbija 600 level czy coś, to również o tym nagrywałem, więc jeżeli chcecie więcej takich newsów, powiedzmy, ze świata Shakesa, to możecie oczywiście zostawić tego kciuka w górę, tak jak mówię, subskrybujcie z dzwonem, jeżeli ktoś jeszcze nie robi, piszcie komentarze, co wy sądzicie, możecie pogratulować, możecie robić, co tam uważacie w tych komentarzach i wbijajcie jeszcze na Discordę dla widzów i na Twitcha. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Linki są w przypiętym komentarzu i opisie, to jakby standardowo. No i okej, chyba możemy zaczynać. Przede wszystkim jest to Protex. Protex, którego możecie kojarzyć, jak bodajże startował S40 albo W50, już w sumie nie pamiętam. Jak ja tam miałem problemy z internetem, z live'em, to przekazałem, że tak powiem, widzów do Protexa, bo Protex również tego live'a prowadził w tym samym czasie, więc możecie sobie na jego kanał, oczywiście jak już obejrzycie ten odcinek, żebyście mi teraz nie uciekali, możecie wbić sobie na jego kanał, on tutaj ma o YouTube Protex i możecie zobaczyć w praktyce, jak to wbijanie tego 500 levela wyglądało. Dlatego, że on tam wrzucił, z tego co się orientuje, ponad godzinny odcinek, gdzie tam chyba z 485 levela czy coś koło tego, no nie pamiętam dokładnie, wbił po prostu ten 500 level i wydał na to zaledwie 1500 grzybów. No i właśnie, jak on to uczynił? W ogóle zobaczcie na tle serwera, to jest 500 level, prawie już 501, natomiast najwyższy level na tym serwerze to jest drugi łowca demon, w który prawdopodobnie cały czas idzie w expa, jest to 495 level, więc no tutaj 5 leveli na tym etapie, ogromna różnica. I powiem szczerze, że jeżeli nikt tutaj tych lochów nie sejwuje, a szczerze mówiąc, że nie wiadomo, nic o tym nie wiem, żeby na tym serwerze jeszcze ktoś to robił, no to Protex tutaj levelowo już sobie wyrobił taką przewagę, że raczej nikt go nie dogoni. Co on zrobił? On po prostu sejwował lochy, czyli to, co już pewnie znacie tą taktykę, ja o niej nagrywałem, wiecie o co chodzi, lochów nie ruszał praktycznie wcale, z tym, że Protex sami pisał, bo ja tutaj oczywiście z nim pisałem i tak dalej, więc jak coś tutaj mówię w filmie, co pomyślicie, że go może urazić, to tak nie myślcie, bo my to mamy obgadane na PW, że tak powiem, no to Protex tutaj też sporo błędów popełnił. Mianowicie zaczął te lochy sejwować od 400 levela, więc na pewno troszkę expa stracił, bo jednak wiemy, że ten najwyższy pułap expa jest tam, no powiedzmy, jakoś po 380 levelu, a od tego 393 już spada, więc lepiej to zrobić wcześniej. A on tutaj dopiero na 400 to zaczął robić. No i druga sprawa,
Sam mi pisał, że często nie zrobił jakichś do końca ataków na arenie, często nie kręcił kółkiem i tak dalej. No a jednak mimo wszystko z kółka macie golda, to w ogóle przede wszystkim z kółka też trochę tego expa jest. Druga sprawa, macie oczywiście z ataków na arenie expa. Wiadomo, że wielu się może wydać, że to niedużo, ale jednak grosz do grosza i troszkę tego expa się uzbiera. Tak więc no, tak to generalnie wygląda, ale no jak widzicie, nikt tutaj na S38 tego nie zrobił lepiej, przynajmniej na razie nikt taki się nie wyłonił, żeby po prostu lepiej to zrobić od Protexa. No ja osobiście tu na przykład grałem na Golda od 400 levela, też dużo błędów popełniłem, też jakbym miał tą wiedzę, którą mam teraz, właśnie wtedy jak zaczynałem, to o wiele inaczej bym tego łowcę rozegrał, ale tu akurat nie o mnie chodzi, ja i tak na łowcy nie byłbym w stanie grać dłużej, więc i tak tutaj na 500 levelu się żegnamy z tą postacią. No ale tak jak mówię, tutaj również tych błędów zostało troszkę z mojej strony popełnionych, ale Protex również mi pisał, że sporo tych błędów właśnie popełnił. No i okej, tutaj mamy, jak widzicie też w jego opisie, 500 level 12 marca, czyli 3 dni temu. Pierwszy na S38, pierwszy DH w Polsce i drugi na świecie, czyli to co wam powiedziałem, po 709 dniach wbił to sobie. No i właśnie, to jest fajne, bo to jest jedna z nowszych klas, to jest tak naprawdę pierwsza klasa, która wyszła jak ja zacząłem nagrać na YouTubie, bo przed nią był Berserk, jak się nie mylę, no ale Berserk to już tam wyszedł o wiele wcześniej. Berserk chyba wyszedł w marcu jakoś, a ja zacząłem nagrywać w kolejnym roku w styczniu, czyli no prawie cały rok minął. No a tutaj łowca wyszedł, to my już właśnie, ja już ruszyłem, można powiedzieć, z tym swoim kanałem na YouTubie, więc to też jest na pewno fajne osiągnięcie. I teraz tak, właśnie, możemy fajnie porównać sobie tutaj gracza na Golda, chociaż tak jak mówię, ja bym to rozegrał teraz zupełnie inaczej, a gracza na Expa. Od razu wam powiem tak, jeżeli Protex docisnąłby te same lochy, które ja tu mam dociśnięte, no to już jest kwestia statystyk, kwestia kamyków i tego wszystkiego, to miałby bodajże jakoś 504 level z tego co żeśmy pisali, więc to by była różnica 13 leveli w tym momencie około. Tak więc to wam tak powiem, żebyście sobie to mogli lepiej uświadomić. No i jeżeli chodzi o statystyki, no to tak, tak jak mówię, Protex cały czas grał na expa. Ja grałem od 400 levela na golda. Nie było to najlepsze, tak jak mówię, na pewno więcej expa bym ugrał, jeżeli bym to troszeczkę inaczej ogarnął. No ale mówię, no człowiek się uczy cały czas. Na wojowniku również bardzo dużo błędów zrobiłem, bardzo, zupełnie inaczej bym teraz to zagrał niż wtedy, ale to jakby takie stare postacie mają to do siebie, że gracze na nich robią dużo błędów, gra się cały czas zmienia dynamicznie, więc to jest akurat fajne moim zdaniem, że takie sentymentalne, nie? Że można sobie wrócić do starej postaci i powiedzieć, o tu na przykład zepsułem, tu coś źle zrobiłem, tu to, tu tamto, nieważne. W każdym razie, no tak jak widzicie, takie mamy statystyki. No tu boczków nie będziemy jakoś bardzo porównywać, bo one nie są jakieś bardzo drogie. Skupimy się oczywiście na głównej statystyce i wytrzymałości. Szczęście, no to tak samo, tutaj nie ma co porównywać. Więc tak, zręczności jak widzicie mamy 38900, no i tutaj wytrzymałości mamy 12000. 5, czyli jak zaokrąglę 39 tysięcy plus 2000 to mamy 41, plus 10 to mamy łącznie 51 tysięcy podstaw. Natomiast jeżeli chodzi o Protexa, jemu tutaj też zaokrąglimy 29 tysięcy zręczności i powiedzmy 7 tysięcy, no to można w miarę tak ładnie zaokrąglić, no to mamy 35 tysięcy podstaw. Także no, różnica jest na pewno duża. Ja się zacząłem zastanawiać, czy jeżeli Protex by teraz nie przeskoczył na Golda, to czy bym po prostu powoli tego golda nie odrabiał, bo wiadomo, im mamy większy level, tym więcej tego golda ze wszystkiego nam leci i faktycznie pewnie by tak było, no ale jednak żeby tutaj odrobić tą różnicę, no to myślę, że naprawdę długo by mu to zajęło. No a wiadomo, że ja też codziennie bym tego golda zdobywał i to, no ciężko tak ocenić, nie? W każdym razie, no jak widzicie, podstaw tutaj jest naprawdę duża, duża różnica, tak więc no takie porównanie, nie? Co prawda z levelem jesteśmy do tyłu i to dość mocno, no ale jednak mimo wszystko tych statystyk mamy więcej, więc jeżeli ktoś oczywiście chce tutaj, no to zależy co wy chcecie, czy chcecie levelować, to wiadomo, zapisywanie lochów jest świetną taktyką, jeżeli chcecie mieć ten najwyższy level, czy chcecie po prostu mieć jak najwyższe statystyki, ale to można fajnie połączyć. Ja to teraz robię na zabójcy, ja to robię na magu, jakie wyjdą z tego skutki, no to też jeszcze niestety kilka ładnych miesięcy będę musiał poczekać, żeby wam o tym nagrać, bo to jest również w fazie testów wszystko. No ale tak jak
mówię, tak to generalnie wygląda. Musimy pamiętać jednak o tym, że Protex tutaj często nie kręcił kółkiem z tego co pisał, więc też tego golda na pewno sporo stracił. Pisał mi, że jeżeli kręciłby kółkiem codziennie, to prawdopodobnie statystyki miałby teraz około takie jak mam tutaj Blood Knight, czyli 37 plus 4000, czyli 41 000, no to jak widzicie już ta przewaga tych podstaw się zdecydowanie zmniejsza, więc no tutaj to kółko naprawdę dużo daje, zwłaszcza w eventy golda, ale nawet na co dzień też. Tak więc, tak jak mówię, tak to generalnie wygląda, jeżeli chodzi właśnie o Protexa. Protex na to, z tego co wiem, wydał, tak jak wam mówiłem, 1500 grzybów, więc bardzo malutko, no ale on wszystkie te lochy w strefie mroku miał praktycznie na jedynce, więc no to większość mu tak naprawdę padało za jeden bądź kilka grzybów, także bardzo, bardzo fajnie to ograł. No i teraz tak, może dla porównania na szybko wam pokażę osobę, która wbiła pierwsza na świecie ten 500 level właśnie łowcą demonów. Jest to Bombaj z serwera 41 niemieckiego, czyli no one wyszły równorzędnie, że tak powiem, czyli w tym samym czasie, w tym samym dniu, więc tutaj nie ma mowy o jakiejś różnicy czy coś. No ale właśnie, mamy Bombaja. Bomba, jak widzicie, na ten moment ma 505 level. Jak tutaj wyglądają jego podstawy? 28 000 plus 9 000, czyli powiedzmy, ja to zaokrąglam, żeby mi było łatwiej, czyli mamy 37 000, jak widzicie. Tak więc no w sumie nie ma jakiejś ogromnej różnicy tych statystyk między nimi. Bombaj wbił, z tego co widziałem, 7 lutego. Jeszcze wam tu mogę sprawdzić dla pewności, żeby was nie wprowadzić w błąd. Poczekajcie. Tutaj wejdziemy sobie w zakładkę rekordy, bo to było niedawno. Dokładnie, 7 luty 2022 rok wbił ten 500 level, czyli no Protex wbił to jakiś troszeczkę ponad miesiąc później, nie? Więc też różnicy nie ma, biorąc pod uwagę, że myślę, że nie skłamę jak powiem, że Protex to jest gracz eko, czyli tam gra sobie na spokojnie 3 paski bez jakichś szaleństw, no a Bombaj jest tutaj graczem zdecydowanie grzybiącym i nawet jak robił live'a zbijania tego 500 levela, to miał przygotowany na to 22 000 grzybów, też zaczynał chyba tam jakoś w okolicach 485 levela, no a Protex na swoje klikanie wydał 1500, więc to myślę, że też warto zaznaczyć. No ale Bombaj w tym momencie ma 505 level, no i takie podstawy. No mówię, jakby Protex, Bombaj myślę, że ma lochy generalnie identycznie jak ja, albo może nawet jeszcze mocniejsze, bo tak jak mówię, no on bardzo dociskał te wszystkie lochy, żeby wbić jak najszybciej ten 500 level, więc tutaj no jeżeli by Protex zrobił takie same, to mniej więcej by podobnie to wyglądało. Oczywiście Bombaj również dużo lochów zostawił, nie robił ich i generalnie no stosował tą taktykę z zapisywaniem lochów. Także tutaj mogę wam jeszcze jego na spokojnie pokazać, tak to generalnie wygląda. No i okej, i tak naprawdę tyle, także jeszcze raz gratulacje Protex. Jeszcze wam jedną rzecz pokażę, ale już chcę zamknąć temat właśnie tego łowcy demonów. Bardzo fajne osiągnięcie, serwer 38 Polski, uważam, że chyba i nie wiem, chyba jeden z najbardziej aktywnych serwerów, szczerze mówiąc, ostatnich polskich. Wydaje mi się, że S37 nie jest takie aktywne. S36 nie grałem jakoś długo, więc nie będę mówił, bo nie wiem do końca, ale S37 dość szybko wydaje mi się, że umarło. S39 również od startu nie było jakoś bardzo, chociaż teraz tam rywalizacja gildyjna między top 1 top 2 jest dość ciekawa, ale mimo wszystko wydaje mi się, że nie jest aż tak aktywny jak ten. I S40 mimo swojego okrągłego numeru i tego, że bardzo dużo osób zapowiadało, że będzie tam grać, również nie jest jakiś bardzo aktywny, więc ten S38, co by o nim nie mówić, chyba jeden z najbardziej aktywnych ostatnio oczywiście polskich serwerów. Także no tutaj bardzo fajne osiągnięcie i tak jak mówię, Protexowi gratulujemy od całej gildii tutaj. No i powtarzam, jeżeli jesteście ciekawi proces tego wbijania 500 levela, z jakich lochów startował, ile grzybów dokładnie wydał, jak to dokładnie wyglądało, wbijajcie na jego kanał, on tam ma, tak jak mówię, ponad godzinny odcinek, gdzie to sobie tam robi, więc po prostu obejrzycie, nie? I tyle. Ja tutaj czysto teoretyzuję i pokazuję wam mniej więcej różnicę.
miejsce. No ale właśnie to jest to. Zobaczcie, jak on tu odskoczył tymi lochami i tym wszystkim, jak odskoczył levelowo, nie? Więc tutaj myślę, że to jest takie przysłowiowe zamknięcie mord ludziom, którzy mówią, że jak ty możesz lochów nie klikać, przecież to jest słaba taktyka, przecież to nic nie daje. No daje, daje i to bardzo dużo, zwłaszcza jeżeli to zrobisz, można powiedzieć, książkowo. Ja postaram się tak to zrobić na Zabójcy. Co z tego wyjdzie, to zobaczymy, bo ja też często jakieś tam błędy głupie popełniam, ale zobaczymy, jak to będzie generalnie wyglądać. Protex nie zrobił tego książkowo, a mimo wszystko widzicie, że tą przewagę ma. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o Protexa. Myślę, że jeszcze tutaj odnośnie zapisywania lochów to się odwołam. Czy ja chcę się odwoływać do W40? Może nie, może, bo na W40 też się ciekawa rzecz wydarzyła, też bardzo ciekawie. A może się odwołam, dobra, odwołam się w tym odcinku, trochę przedłużę. W każdym razie to już tak na szybko. Mamy W40 i mamy In Your Face. A In Your Face, no 14 leveli, 14 leveli odskoczył. Generalnie powiem tak, od razu tutaj na wstępie, totalny out play, jeżeli chodzi o ten serwer, totalnie go zaorał i totalnie zdominował. Nie mam podjazdu ja, nie mam podjazdu tutaj Pikachu, generalnie mało kto ma jakikolwiek podjazd do niego, więc tutaj to trzeba mu oddać. Z tym, że tak, on również grał tą taktykę zapisywania lochów do bodajże 470 levela, więc no troszeczkę szybciej te lochy przeklikał aniżeli Protex na przykład, no ale on tutaj to wszystko rozgrywał książkowo. Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że jak spojrzymy sobie na statystyki, to mamy 27 tysięcy i 21 tysięcy u mnie, czyli to daje nam 48 tysięcy, on w tym momencie ma około 49 tysięcy, więc generalnie no 1000 podstaw przewagi. Był już moment, gdzie ja go przeskoczyłem, ale to było dosłownie, nie wiem, z 500 stat przewagi, podstaw różnicy, coś takiego, więc jakaś tam mała ilość. Teraz on już to nadrobił i jak widzicie, teraz generalnie zarabia. Dlaczego? Dlatego, że no robi to mawkę na wyższym levelu, więc zarabia ze wszystkiego więcej golda, z kopalni złota i ze wszystkiego. Jak to się stało, że między mną a Protexem jest taka różnica podstaw, a między mną a In Your Face'em nie była żadna, mimo że ja od 420 levela szedłem w golda, więc te statystyki no mi rosły. On o cały czas do 470 levela szedł w expa. No nie jest to możliwe, żeby po prostu osoba idąca w golda i w expa miały takie same podstawy. Zawsze ta w golda będzie miała te podstawy mocniejsze. Potem, tak jak mówię, jak już ten level tam wyskoczy na kilkanaście leveli do przodu i zacznie iść w golda, to może powoli te statystyki odrabiać faktycznie. Ale wydaje mi się, że w sensie wydaje mi się, no na pewno nie jest to możliwe, żeby właśnie takie same statystyki utrzymała jak my, a tak było. Jak on to zrobił? Pewnie dużo osób się zastanawia i pewnie no jesteście ciekawi, no bo tu się widać, tam na Protexie było widać idealnie gracza na expa i gracza na golda pod względem tych podstaw, no a tu widzimy, że level jest totalną masakrę zrobił, jeżeli chodzi o level, no i podstawy również są jakie są, ma teraz większe, miał bardzo, przez praktycznie cały czas miał około mniej więcej takie same jak my. Odpowiedzią jest słynny legendarny loch. Legendarny loch, który, bo wiecie, jest dużo możliwości farmienia golda. Wydobywanie tutaj klejnotów i sprzedawanie za 10 milionów. Z tym, że no jak macie, nie ma, nawet jak macie bardzo dużo grzybów, to prędzej czy później wam się kończą surowce. Wiadomo, że tutaj to kopanie mimo wszystko na tym etapie już dużo tych surowcy kosztuje, więc no można na tym naprawdę nafarmić fajne ilości statystyk, ale koniec końców wam się skończą właśnie surowce. Jak on to zrobił? Dużo osób was zastanawia, tak jak mówię, legendarny loch jest odpowiedzią. Jak widzieliście pewnie screeny Turora, który robił po setki razy ten legendarny loch, nawet nie mówię już o tym pierwszym, bo podejrzewam, że ten pierwszy też był spamowany, który dawał takie ilości golda okropne. Natomiast te kolejne, jak się je zrobi w odpowiednią ilość razy i też głównie pod kątem golda, nie pod kątem tam samego przejścia jak najtaniej, to też tego golda jesteście w stanie praktycznie nafarmić. I to jest po prostu odpowiedź. Wydaje mi się, że jesteście takim totalnym grzybiarzem, który w ogóle nie patrzy na ilość grzybów, ani na to, ile tam może wydać na gierkę, to w tym momencie granie na expa
nawet bym powiedział do jakiegoś 500 levela, oczywiście zapisywanie tych lochów przy jednoczesnym właśnie tutaj farmieniu golda z legendarnego lochu, to jest idealna taktyka, no bo zobaczcie, on nam teraz odskoczył na 14 leveli, na pewno ma lochów trochę więcej zrobionych, tu nawet widać po klaserze, więc powiedzmy niech będzie tych leveli, nie wiem, no z 12, powiedzmy 11, nie wiem dokładnie. A, no trzeba też pamiętać o tym właśnie błędzie z tym w tych letnich pakietach grzybowych, gdzie po prostu tutaj In Your Face dostał 3 miliardy expa, czyli 2 levele za darmo. No my tego nie dostaliśmy, bo kupiliśmy ten pakiet dopiero tam po południu, gdzie już to było naprawione, no ale niech będzie 10 leveli. To i tak jest bardzo dużo na tym etapie, niech będzie te 10 leveli nawet przewagi tutaj In Your Face'a z czystej awki, z czystego expa, nie mówiąc o lochach. No to jak widzicie, to już jest bardzo dużo, gdzie on może tego golda sobie farmić więcej. Natomiast no... tutaj wydaje mi się, że legendarny loch jest odpowiedzią, bo nawet robiąc te lochy, które dają już nie tak duże ilości golda, setki razy, tak jak mówię, możecie tego golda naprawdę duże ilości zdobywać. Więc no to jest chyba odpowiedź, to jest po prostu odpowiedź, zapisywanie lochów i jednoczesne farmienie bardzo dużej ilości tych legendarnych lochów. To chyba jest optymalna taktyka obecnie, żeby totalnie zdominować serwer. Niestety, bo legendarnego lochu, ja tak jak mówię, od dawna już, w sensie od początku praktycznie on mi nie przypadł do gustu, nie lubię tej mechaniki za bardzo, no a mimo wszystko tutaj, no i właśnie daje ona tego typu możliwości. A In Your Face to jest osoba, która siedzi na grze niemalże non-stop. Ja nieraz tam wskoczę nad niego tutaj w rankingu, nie mija dosłownie 10 minut, nieważne czy to jest środek nocy, czy tam rano, czy popołudnie, czy jakakolwiek pora dnia, mija dosłownie 10 minut, nawet nie, on już mnie zbija z tego rankingu, więc no naprawdę na tej gierce siedzi non-stop, także po prostu bym się nie zdziwił, jeżeli on po prostu właśnie tyle czasu na ten legendarny loch poświęcił. No ale to już jest totalna, no to już przede wszystkim ilość grzybów, nie? To już ilość grzybów totalnie ten temat jakby, no ciężko mi znaleźć słowo, po prostu ten temat zamyka, że tutaj już wchodzą takie ilości grzybów w grze, że no raczej... nie, może nie blisko Turora, bo jednak Turor to jest ewenement totalny, no ale jednak totalna topka grzybiarzy, więc tutaj tak to wygląda, dlatego tu właśnie różnicy nie ma. Tu In Your Face w ogóle ostatnio też 500 level wbił też rekord, więc również tutaj gratulacje moje, no ale tak jak mówię, dlatego tutaj tak to wygląda. Co prawda on tam podobno pisał, że on nie robił pierwszego lochu wiele razy, tego, który dawał tam te duże ilości golda, no ale tu akurat wydaje mi się, że troszeczkę kręci, no bo golda z powietrza się nie bierze, jednak mimo grania na expa skądś tego golda trzeba brać. Gryfa nie przedłużał na pewno, bo gryf jeszcze daje takie śmieszne ilości HP golda, że nie opłaca się totalnie, więc no tutaj legendarny loch wydaje mi się, że jest jedyną odpowiedzią. No ale to nieważne, to taka anegdotka, dlaczego, bo tam porównywałem właśnie statystyki. A tutaj ktoś by mi mógł zarzucić, że no okej, on też ma tu wiele, on też tu zapisywał lochy, a statystyki ma lepsze od ciebie, czy tam generalnie lepsze. To właśnie myślę, że dlatego tak to wygląda. Tyle, bo się troszeczkę tu rozgadałem. Oczywiście piszcie gratulacje dla Krzysia w komentarzach. Tak jak mówię, wbijajcie do niego na kanał, bo głównie to było celem dzisiejszego odcinka, żeby wam tu zaprezentować. I oczywiście gratulacje, super osiągnięcie. Jak będzie jakiś druid pierwszy, czy to na świecie, czy z Polski, może bardziej z Polski, to wtedy również nagramy odcinek, zobaczymy. Raczej to nie będę ja, no bo ja na druidzie również idę od 400 levela w golda, ale to wszystko się jeszcze okaże. Tyle, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów na Twitcha i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie z dzwonem, to musicie to koniecznie zrobić. I ta łapa w górę przede wszystkim, żebyśmy nabili fajną, fajną ilość. Wszystko. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!